So test dive, just like the title suggests, it's mainly focused for people who have a lot of experience in testing. And so we are here today to basically find out and basically get inspiration from others and us, for example, Nokia, what we do on a day-to-day basis in testing. And we have a lot of various categories such as machine learning, IoT security, and most popular 5G that we're working on. And so we're here to communicate our day-to-day basis about what we do on a day-to-day basis and basically to inspire others to try new things and things that maybe might interest them and that have not tried at their work before. And so what I really like about these conferences is that we are here to gather new information that we've never seen before, never heard before, and so hopefully this will help them in their work and their everyday lives, and that's what I like most about this conference. Gości mamy z całego świata. Mamy tutaj oczywiście prelegentów, którzy są z Krakowa i z innych miast. Mamy prelegentów z Nokii. Także wachlarz jest całkiem spory. Na pewno dużym plusem tej konferencji jest to, że mamy dany zbiór prezentacji i możemy wśród nich jakby wybrać sobie te, które najbardziej nam odpowiadają. Myślę, że najbardziej na ten moment podobał mi się panel, który był prowadzony przez kolegę z Niebezpiecznika. Był bardzo ciekawy na temat bezpieczeństwa w sieciach i naprawdę bardzo dużo fajnych szczegółów też pokazał związanych z bezpieczeństwem. W mojej prezentacji tak naprawdę chciałem się skupić na tym, żeby pokazać, jak tak szeroko wygląda kwestia urządzeń, które bardzo często przyłączane są do internetu. Przede wszystkim patrząc na to z perspektywy bezpieczeństwa, bo zależało mi na tym, żeby pokazać, że nie są tylko takie urządzenia, z którymi mamy kontakt na co dzień, jak smartfon czy notebook, ale równie dobrze to może być lodówka, toster, czajnik albo cokolwiek innego. No i każdy z tych urządzeń ma w sobie jakieś oprogramowanie i to oprogramowanie na przykład po pewnym czasie może przestać być aktualizowane przez producenta. Czytaj, mogą się pojawić problemy, kiedy ktoś taki czajnik będzie mógł znaleźć i zdalnie na przykład wykorzystać jakąś podatność, która się w nim znajduje. Po raz kolejny już tutaj jestem, po raz kolejny jest fajnie, super miejsce, dobra kawa, dużo ludzi, ma same plusy.